Jak państwa przekonał PiS? Przekonał mnie PiS. I robi do wszystko. Śmierci nie będę na niego głosował. Jaki powód? Trzynastki, czternastki przekonały coś innego? A wszystko, bo rządzę nie kradną. Wszystko, co robią, to robią dla ludzi. No tak. Jeżeli komuś już ktoś uważa, że niedobra jest trzynastka, czternastka, to czemu bierze? Niech odeśle z powrotem. Ja czemu nie było za platformy tego? Tych trzynastek, czternastek, no czemu nie daj tego? No, bo sami kradli. Ludzi. A za platformy jak było? A za platformy? Jak się żyło? Bardzo źle. Jak się panu żyło za platformę? Powiedzieć szczerze? Tak. Źle się żyło, bo co innego było mówione, co innego było robione. Były obcinane pensje, były obcinane emerytury, zabrane. Zabierane wszystko. Wszystko było zabierane. Dodatek pogrzebowy zabrany i wszystko było źle. Czy pan nie chciałby powrotu Tuska, żeby wrócił? W żadnym życiu. Wypadku. Jeszcze go później zamknąć. Dlaczego? No bo to jest oszust. Z czym oszukał? We wszystkim, na każdym kroku. Co tylko może, idzie i oszukuje. Ma szansę Platforma przed wyborami jakieś? Według mnie to nie ma. A Trzaskowski? Na prezydenta na przykład? Jak pan ocenia Jarosława Kaczyńskiego działalność całą? Jest pan z niego zadowolony? Z prezesa? Proszę pana, z wszystkich tych, co robię, to najlepiej jestem zadowolony z Kaczyńskiego. Jaki powód? Bo ludzie, bardzo dużo osób narzeka na tego Kaczyńskiego. Jakie ma plusy? Panie, jeszcze się ten nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Ale pana czym przekonał Kaczyński? A że jest sprawiedliwy. Oczywiście dba tak. O swój kraj. To nie ma dwóch zdań, nie ma o czym tu mówić. Dobra, a Morawiecki na przykład? Też, tak no trudno tak mi. Tak. Pan też zadowolony? Zadowolony i proszę pana, tacy powinni być dośmiertnie w rządzie. A Duda? Prezydent? Lepszy od Komorowskiego, Kwaśniewskiego? Najlepszy. Ten najlepszy, tak? Tak. Kwaśniewski mi się też widział, ale... No. O, mam takie pytanie. Jak by pan przekonał osoby takie nieprzekonane do PiSu? Czym by pan tak zachęcił, żeby zagłosowali na PiS? Każdy niech się kieruje swoim umysłem i wyciąga wnioski, proszę pana, w ten sposób. Jaką telewizję oglądać, jeżeli chodzi o informacje? TVN? Nie, żadny. Ja nie oglądam. Nie wada pan. Co z tym węglem się stało? Miał być węgiel na 200 lat, węgla zabrakło. Tu mam telewizję. Jak pan ocenia, że węgla zabrakło? Jak to się wszystko rozwiąże? Ludzie będą marznąć? Nie będą marznąć, bo będzie gorąco. Zima będzie gorąca? Tak. Bez opału sobie poradzą? No czosnek trzeba poddymić, ale... To jest wszędzie, to jest... A że zabrakło? Wszędzie. No, sprowadzą, no sprowadzą, że jest droższy. Wszędzie jest inflacja, tak się proszę stało. Pana, nie od nas zależne, nie od naszego rządu. Ale będzie ten węgiel, tak? Pani wcześniej czy później? Mam nadzieję, że będzie. A jak pani tam drożyznę teraz? Skąd się to wzięło i tak dalej? Nie wiem, to ta inflacja cała, ale na czym to polega, nie znam. Skąd się wzięła inflacja? Proszę pana, najpierw to głupcy chcieli zlikwidować węgiel. Tak. No, a teraz znowu używa drat. No to są to nieudacznicy. Po co się do rządu pchają tak? Ale kto tak zrobił? A to Platforma i inne sprawy. Czy tak? Platforma miała wpływ na górnictwo, tak? A oni na kopalnię. Chorągiewki. Trudno cokolwiek powiedzieć, bo to odgórnie od Rosji przyszło i cała ta sprawa się z tym wiąże, ale... Pani teraz o drożyźnie czy o węglu? O węglu. A drożyzna, no nie wiem. No. Na ten temat nie wiem. Czy zmieniłaby pani coś w rządzie, czy wszystko pani pasuje? No może jest dużo spraw do zmiany, no ale to nie moja głowa do tego. Czy był kiedyś lepszy rząd w historii, czy ten najlepszy, jeżeli chodzi o PiS? Jeżeli co? Był kiedyś lepszy rząd w historii, czy ten najlepszy, PiS? Na razie to jest jeden z najlepszych. Jeden z najlepszych. I na razie tak. Naszego życia to jest najlepszy rząd. Nie było nigdy lepszego? Nie było. Właśnie, nie było takiego rządu jak PiS. Czy rząd stać na te trzynastki, czternastki, ten 500+, na to wszystko? No to. Nie wiem, skoro dają, może ich nie stać. No trudno to powiedzieć. Jak pani myśli, ma to wpływ na inflację, czy nie? Na drożyznę. Być może, że ma, no ja nie wiem. No, trudno proszę mi pana, to jeszcze jest jedno. Tak. Jeżeli komuś już ktoś uważa, że niedobra jest trzynastka, czternastka, tak. To czemu bierze? Niech odeśle z powrotem. Dlaczego nie było za platformy tego? Tych 13, 14, no czemu nie daj tego? No, bo sami kradli. Brakowało. Cały czas brakowało. No, ci weszli, nie wiem, czy zadłużają się, ja tego nie mogę powiedzieć. Ale dla nas jest lepiej. Dobrze, miłego dnia, dziękuję.